panie Trucicielski. Co w pańskim nowoczesnym, ekologicznym gospodarstwie robi ten węgiel? Dzień dobry, Pszczółkopolu. No, w razie mniej słonecznych dni muszę jakoś przecież dogrzać budynki. Choć dzięki energii słonecznej i wodnej i tak kupuję już mniej węgla niż kiedyś. To dobrze. Ale czy nie myślał pan o wymianie pieca węglowego na kocioł na biomasę? Da to panu kolejne oszczędności i przede wszystkim oszczędzi pyłu w naszej atmosferze, bo w takim kotle może pan palić ekologicznym pelletem. Ale przecież węgiel jest chyba najbardziej kaloryczny. Spalając biomasę uzyskuje się dużą ilość ciepła, a jej zaletą jest też niska cena. Jest to tanie, uzyskiwane z roślin powszechnie dostępne paliwo. A czy wymiana pieca jest droga? To kwestia kilku tysięcy złotych. Ale przecież i na to może pan pozyskać dopłatę z urzędu gminy. Niech pan odwołuje tę wywrotkę. Masz rację, Pszczółko. Jak modernizować, to modernizować.